Cześć, witajcie! Z tej strony Klaudia. W dzisiejszym odcinku wykonamy dość nietypową pisankę wielkanocną, czyli jajko styropianowe ozdobione pomponami. Pompony oczywiście wykonamy własnoręcznie. Do wykonania takiej pisanki będziemy potrzebować włóczkę, nożyczki, jajko styropianowe i klej na gorąco. Zaczynamy od wykonania pomponika. Żeby wykonać taki malutki pomponik, potrzebujemy rękę, dwa palce, włóczkę i nawijamy. Nawinęłam już trochę włóczki. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Teraz biorę nożyczki, przecinam i muszę związać tą włóczkę pomiędzy palcami. Musimy bardzo mocno związać supełek. Troszkę łatwiej będzie, jak teraz ściągniemy tą włóczkę z palców i mocno związujemy na środku. Teraz bierzemy nożyczki, przycinamy włóczkę. Tutaj są te dwie pętelki, które były na palcach. Każdą z nich przecinamy w połowie. Pomponik jest prawie gotowy. Teraz wystarczy go jeszcze przyciąć, żeby nadać mu ładny kształt. Szybko i łatwo pomponik wykonany. Teraz bierzemy jajko styropianowe, klej na gorąco i przyklejamy wszystkie pomponiki. Pisanka z pomponów gotowa. Dajcie znać, czy taki pomysł się Wam podoba, a ja dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do oglądania innych moich tutoriali. Do zobaczenia!